słuchaj. Idziemy teraz. Idziemy teraz na miasto. W miasto. Idziemy w miasto. Nie wiem jeszcze, co będziemy robić w tym mieście. Ale na pewno będą się patrzeć na nas. Ale prawdopodobnie będziemy jeść. No to do rybaka jak i to jeść. Bardzo dużo jeść. Ale dzisiaj jedziemy na jedzenie jutro chyba. Ja nie wiem, jak chcecie. Ja też jestem teraz na jedzenie. Ja nie wziąłem statywu, nie możemy dzisiaj jeść. Musimy jeść jutro, bo bez statywu się nie da jeść. Tak wam powiem. Tutaj mamy fajną sentencję. Słuchajcie, zobaczcie. Tu można tak. Fajna sentencja, nie? Zobaczcie, jak się Ewka śmieje. Dobra, teraz już bez żartów. Nie wiem, czy coś nie złapałem, bo wszyscy bez masek tutaj chodzą. Mogą być, może być niefajnie później. Potencjalnie zagrożenie. Zagrożenie jest potencjalnie bardzo duże. Koleżko, kogo to są okulary? No oczywiście, że taty. Jakiego taty? To ty masz tatę? Nie, kurczę. Mam dziadka. Aha. Tatę mam. No dobrze. Tatusia. No tatusia. Ja mam problem. Czy cudownego, wspaniałego, kochanego, jedynego na świecie tatusiunika? Bakłażanowy. Ja nie nadążę. Rozumiem. Tu jest nasze drugie dziecko. A tu trzecie. A tu jest Ewka. Trzecie. Ja jestem waszą jedyną córką i należy. Tak, a to jest nasz jedyny syn. Alvaro. To nie jest. Alvaro, to jest syn Alvaro. Cię prezentuję. Co z tym numerkiem? My mamy pilnować ten numerek, czy... No nie wiem właśnie. Może ja zapytam, bo ja tak... Zapytaj. Nie zapytałam. Weszliśmy, no to nie my. Weszliśmy, znowu nie my, weszliśmy do środka, bo kurczę, mówię wam, że to też nie my, bo w środku jest cieplej trochę niż na zewnątrz, nie? Już jest, która godzina, już jest, która godzina w ogóle jest? 18.52, no to nie powinno być jeszcze tak zimno. Dzieciorki mają pizzę, a my co, Ewa? Ja to nie jestem w ogóle głodna jeszcze. Właśnie. Jak będę głodna, to ja sobie poradzę. Wzięliśmy tak na szybko tutaj dzieciom, bo dzieci to wiecie, nie wytrzymują. Ja to bym wolała grilla wieczornego. Nie trzymają presji. Tak, a my sobie dzisiaj z Ewą zrobimy grilla, a jutro pójdziemy do rybaka. Jutro od rana do nocy siedzimy u rybaka. Właśnie. Chcę mówić wam, picie jakieś? Chcecie coś wypić? To no, co? No, trochę... Nesty. Browar. Nesty? Chcesz browar? Ja nie. Pojadę, jak chcesz. Nie. Nie chcę. To co, Nesty? Igorku, a ty kole piłeś, to dostaniesz coś innego. Nesty tylko. Nesty też chce. Taki Ewka ze sweterek kupiła, oczojebny róż, fajny, nie? Mnie się podoba, ja lubię takie kolory oczojebne. A ja tobie? Też. Ja też. Cieszysz się? Bardzo. Przymierzyłam wszystkie. Beże, czarne, właśnie. Białe, kremowe, zielone. Tylko różowy mi pasował. Słuchajcie, no nie mam wpływu. Muszę brać różowy. Musi brać. I ona to musi brać. Dobrze, że kupiła teraz, a nie powiedziała w ostatnim tym, jak już wszystkie sklepy jedziemy w całym województwie. Tylko od razu tam. I tak chyba to był w czwartym czy w którym sklepie, nie? Szybko kupiłam, bo przez to, że on zamiast mi doradzić, to poszedł i sobie zamówił oscypka na ciepło z żurawiną. Ja mówię, Tonio, gdzie jest tata, to by mi doradził. Tata to powiedział, że jak jeszcze trochę będziesz wybierać, to on idzie po tego oscypka na ciepło. Co też zrobił. No, także już macie pewien obraz sytuacji, jak to jest. Dobry był właśnie, jutro ci kupię, to zobaczysz, bo ty tak nie chcesz tego jeść, ale to dobre są oscypki. I to góral był, nie? Bo jak rozmawia, to taki góralski akcent ma, no. Także... Nie ma lipy. Nie ma lipy. Pan chodzi tu z dzieckiem, nawet go nie zauważyłam. Mamy tutaj takie, nam pani z Biedronki poleciła. Patrz, miało być niebieskie, jest białe. No niebieska butelka. No ja wiem przecież. Winko, które Ewka chciała spróbować. Ale spróbuję, Sławek. Faktycznie dobrze. Musisz włożyć.
Faktycznie dobre. Faktycznie pyszne. I pyszne winy. Ani wytrawne, ani wytrawne, ani słodkie. Takie... Jakieś na pośrodku. Uuu, 10% alkoholu. O, to postaw. To ty będziesz tu fruwać. To postaw, bo tu będziemy fruwać. Będzie tu Ewka fruwać. A ja natomiast... Nie umiem. Ja mam coś innego na rozgrzanie dzisiaj. Co ja mam innego? Nie wiem, co ty masz. Zatrzymaj mi nagrywanie, mamo. Tam, nie, tam, bo ja mam tutaj swój. Ona nagrywa coś. Ja mam z kolei coś takiego... Ja nie wiem, czy tam lód się zdążył zrobić, wiesz? Ja mam coś takiego. Z kolą. Wtedy kola się nie pieni, wiecie, bo jak normalnie byście wlali, to ta kola się pieni, a tak to się nie pieni, zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę, że ona się jednak... A nie ma tu koli? Gdzieś tu wrzuciła kolę, Ewka? Tu w lodóweczkę. A, tutaj mamy taką lodóweczkę, słuchajcie. Chyba sobie do domu, Ewa mówi, że do domu chyba sobie kupimy taką. Do nowych mebli kuchennych, słuchajcie, montuję taką do win. W ogóle ale ona słabo chodzi. Jak? To możesz ustawiać temperaturę. No ale jest 17, a to tak... To na co, na 10? 17 w Fahrenheita. W lodówce ile mamy? No nie, no to może być, tylko wiesz. No teraz. Najmniej może być 14. Najmniej 14, bo to jest taka chłodziarka, to nie jest lodówka. Mhm. Ale ja chciałem, no żebyś jedną... To... Ja bym chciał, żebyś jedną kolę miała w lodówce. A nie mam? No chyba nie było właśnie. I słuchajcie, jakbyście kolę wlali na przykład do tego... Patrzcie tutaj. To by się... Ty tam nie pokazuj. To by się pieniło, prawda? A wystarczy dolać delikatnie, niedużo, prawda? Niedużo, brońcie Panie Boże, żeby dużo wlewać. Wlać delikatnie, o. I wtedy, proszę ja Was... Kola się nie pieni. Kola już się nie pieni, o. Zobaczcie, możecie w górę, w dół. A ja się w dole. Ale a słuchajcie. Ale czekaj, a słuchajcie, wleję teraz Igorkowi koli trochę i zobaczcie, że jak się będzie pienić, prawda? Także, o, muszę trochę wlać, zobaczcie, cała piana jest, kurczę, ale a to jest... Tak wymyślił, widziałaś? A tam wymyślił, zobaczył gdzieś w internetach. Tak, no bo to teraz to wszystko w internetach. Zobaczył. W tych internetach to jest... Dobrze, Donia, rób sobie, co tam sobie robisz. Mamy kolejny dzień dzisiaj już. Tu jest ekspres na kapsułki, który nie wiem jak się używa, ale z pewnością Ewa kiedyś używała. Nie? Używałaś? No. I ma. I będzie wiedzieć jak to zrobić. Także ona będzie musiała to zrobić. Gdzie jest nagrywacz? No tam. Prądem. Ona to zrobi, a ja popatrzę, jak to się robi. Ale nikt nie wie, jak prądem. To jest kabel od niego. Musi być prądem. Bo ten mleczko już mamy tutaj zagrzane. Tylko zobacz, co tam robisz, przyjacielu? Włączam. Czy włączam? We mnie już ten aparat. A fajnie wyglądają te włosy twoje z tyłu. Takie powiały. No, super. Jest. Tradycyjnie musieliśmy tą kawkę zrobić, bo ten sprzęt coś szwankuje. No iść do pani zapytać. A tam. Mi tam nie zależy na tym. To nie wcale. Tylko chciałem sprawdzić, jak to smakuje kawa z tych kapsułek. No, normalnie. Bo... Super. Będziesz teraz robić się na bóstwo? Nie, to ja czekam po prostu, aż kawę zrobisz. Aha, no kawa już jest, przecież tylko mleczko zaladzi. No, o, Donia wstała. Dzień dobry. Przywitaj się z widzami. Powiedz, widzowie, kochani, witam was. Kochani widzowie, witam was. Super, już wystarczy, tak, oczywiście. Teraz kawka, już kawka teraz. Gorku, a ty mówiłem ci, żebyś się nie odzywał. A ona może? Może, bo ja ją zachęciłem do tego. Zachęciłem. No, Gorek już stepuje, nie?
bo już niedługo wychodzimy. Mamusia już gotowa. Tutaj jest lekki burdelik, no ale wiecie, kable i laptopy są potrzebne. Naprawdę, jak mnie to denerwuje, słuchajcie, życie nie jest łatwe. Nie, nie, życie nie jest łatwe. Z tymi youtuberami. Piesek tylko patrzy, co tu się dzieje. Prawdopodobnie znowu mnie zostawią. Znowu mnie zostawią. Nie, ona nie podejrzewa, ona wie. Igor, weź bluzę, bo gdyby zaczął padać, to będzie ci chłodno, wiesz? Mam wziąć bluzę? No, raczej. Donia tam schodzi. Mogę ci skarpetę pożyczyć, bo ja biorę... Co bierzesz? Bąberkę. A czemu zdjęłaś? No to czemu zdjęłaś? Poszłam do toalety? Nie, tam do toalety. To ubieraj się, bo idziemy. No można. Ubierać się, proszę. Jedziemy teraz do Władysławowa pobonować po sklepikach. Skoczymy na plażę i zobaczymy, co się dzieje na plaży. Czy jest jeszcze morze, czy już nie ma. I co jeszcze? Aha, a później do rybaka na... Obiad. Na konsumpcję. Na obiad. Jak siądziemy na konsumpcji, to będziemy do wieczora siedzieć tam. Dobrą miejscówkę, statyw na stół. No, dobrą miejscówkę. Właśnie. Bo wiesz, tam jest kolejka, stoi, nie? Tam zawsze, wiesz, wczoraj też kolejka była. Cały dzień tam stała kolejka. I jak my tam będziemy stać, ja mówię, że proszę, że się to ty musisz powiedzieć, przemiana. Nie byle jakie miejsce, tylko w rogu, żebym statyw mógł postawić. Właśnie. Ale to musi pan postać dłużej niż cała reszta. Tak jest. Ja tak nie zakładam. Tutaj jest takie koło ratunkowe. I kierunek Rozewie. To jest, wystarczy wpisać w Google Mapsach kierunek Rozewie. Nie? Wystarczy ten kierunek wpisać, tak? Czy nie, Ewka? No, apartamenty chyba. No, apartamenty, kierunek Rozewie i wtedy... I to jest to. Was tutaj to wszystko właśnie doprowadzi i będzie gitara wtedy. Chwileczka, ma świeżą wodę, ma karmę, tak, piesek, tak, ma przekąskę schowaną. Ma, oczywiście. Ona się jedną zjadła tą przekąskę i tu zostawiła ten patyczek. To ona, ona się znajdzie. Ma słońca. Masz. No a teraz ja idę już. A idziesz z tymi dokumentami tam do pani? Idę. Ja tutaj tak... Teraz Julia jestem, opuszczamy. Finka do końca. Do końca. Do końca. Co ona sobie? Ona sobie myśli, że z nami będzie bonować po Władysławowie. Ona myśli, że po Władysławowie będzie bonować. Ty, ale trzeba zamknąć chyba ten domek. No ale tam dynia jeszcze jest. No to ona wie, gdzie kluczyk jest? No kluczyk wisi przy drzwiach. Nie? To powiedz jej, gdzie jest kluczyk. Finka do końca. Do końca, już! Do końca. Do końca i do końca i do końca. Będzie nas kanał, nie masz. Przed chwilą właśnie oglądaliśmy twój kanał. Fajna pogoda jest. Ojojoj. Ojojoj, jak też szczeka. Ale chyba długo nie wspomnę. Nie, Igor, niech idzie z tobą, a my odpalamy furę. A gdzie nie idą? No do tego biura tutaj. A. Ja też pójdę z tobą odpalić furę. Dobra, to pójdziesz ze mną odpalić furę. Tutaj mamy, słuchajcie, parking. Oj, coś się mi tu przetegował. Parking jest na posesji, trochę mały. Ale jednak samochody się mieszczą. Samochody się mieszczą, jest fajnie. Zapalamy. Pyk. Zareklamuj mnie. Nie, nie wolno reklamować. I jedziemy tam, gdzie powiedziałem. Stanęliśmy gdzieś na takim... Czekajcie, czy ja zamknąłem ten samochód? On i tak się zamyka. Nie zawsze się zamyka. Dobra, stanęliśmy na takim, pisze, parking miejski. Taki duży plac. Ale czy to możliwe, żeby to za darmo było? Bo wczoraj staliśmy w Jastrzębiej Górze.
to się płaci 5 zł za godzinę, a tutaj nic nie pisze płatny ile, tylko parking miejski we Władysławowie, bo właśnie tu jesteśmy. Ewa, poczekaj na mnie, bo ona poszła, a ja tutaj wam opowiadam, a ona poszła. Taka cwana jest. Cwana jest? W ogóle nie słyszę, co mówisz. Cwana jest, bo poszła, no. Zobaczcie, tu jest. O, to jest cwana, bo poszła. Słuchaj. Nie, no bo chyba się nie płaci za ten parking, no ja nie wiem. Nie obchodzi mnie to, nie będę szukała kogoś, kogo mam zapłacić. Najwyżej jak przyjdziemy, to... Igor, dokąd idziesz? Dokąd idziesz, kolego sympatyczny? Dokąd idziesz? A dziewczynka? Jaka dziewczynka? Sonia, nie jest dziewczynką. I tu przechodzimy po pasach. Nie tyrpaj mnie, czym mnie tyrpasz? Nie tyrpam! Widziałeś, że nagrywam tutaj? A ty mnie tyrpasz? I mi poleciał ten? Statyw? No, to uważaj sobie. Co tam, Finlandka? Jak jest nad morzem? Fajnie? Byłeś w wodzie? I co? Nie wiesz? Trochę zimno, trochę ciepło. Trochę zimno, trochę ciepło. No właśnie, a musisz jeść to? Zaraz idziemy na obiad. No. Zobaczcie, ona musi rozmawiać przez telefon. Musi, normalnie. Nawet dobrze, nad morzem. Dobrze, tak, bardzo proszę. Co, zamoczyłeś włosy chociaż? Dobra, dobra. Nie? Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Ja to chyba zaraz skakuję i płynę do Szwecji. Epka, a ty? Tatusiu, no. Pan dzwoni od Rolety na Felixa, że co? Że tą Doni już mają, ale czekają na jakiś materiał. Czy ma przywieźć to, co ma? A za resztą poczekamy, no, i mówią, że i tak nas nie ma, oczywiście. Więc za jednym razem, nie? Za jednym razem, no. Patrz, pierwszy, gdzie był, czekałeś? Była. Gdzie ona była? Jakieś info z powiadomienia w trakcie przygotowania? No dobrze, słuchajcie, no jest plaża, jest morze, są piski dzieci, no i tyle. I tak jak zakładaliśmy. Właśnie. Nic się nie zmieniło. Teraz musisz się z tego piachu otegować. No co? No właśnie. To nie basen, kolego, to nie basen. Jeszcze na plecach masz. Połóż się. No. Fajowsko. Teraz już jesteś mokry, to dawaj. Naparzaj. Do Szwecji płyń. Ja bym mógł, gdyby woda miała 30 stopni. No, a tak ma ze... plus 20 ma pewnie. No. Nie? Nie, no coś ty. Ała, tam. No. Fajowsko? No, diabelki, ja bym się wykąpała. No to dawaj, skakuj. Nie ma problemu żadnego, nie jest tak lodowato, jak myślałam, tak. Woda mu jest nawet... Jemu jest fajnie, nie? Zobacz. Igor! Chodź tu. Kto tam zabroni? Dlaczego? Zimno bardzo. Bardzo zimno. Naparzaj, naparzaj. Jeszcze silnych ust nie ma. Jeszcze silnych ust nie ma. Tylko niedaleko.
Tak, płyn wzdłuż plaży. Daj ją do wody, niech popływa sobie troszkę. Popływasz sobie troszkę. Dawaj. Idź tam, do pani, do pani. Chodź, idziemy. Nie chcę. Chodź. Jak ona nienawidzi wody. Będzie pływać sobie. Ucieka. Ucieka. Taka dróżka do morza to była. A teraz wracamy w tą stronę. Donia tutaj świruje bażanta. Tu jest pod górkę, bo nad morze to się szło. Właśnie, nad morze to się szło z górki. Teraz trzeba dymać pod górkę. Słuchajcie, podobno nie powinno się iść głodnym do lokalu, tak samo jak i do sklepu, bo można za dużo nakupować. Więc ja wymyśliłem, że bo mamy iść do rybaka, do tej restauracji, więc pójdziemy wcześniej do innej restauracji, się najemy, żeby nie iść głodnym do rybaka. Co ty na to, Ewka? Co? Ja tu mam z nim tak wesoło, słuchajcie. Co ty na to? Idzie, chodzi z tym wszystkim, z tym osprzętem youtuberskim. A ten, a ludzie patrzą się. Patrzą się, no. Patrzą się i jeszcze tak się zrobi. Nigdy nie widzieli, no. Nigdy nie widzieli, się patrzą. Chociaż już kiedyś widzieli, bo kiedyś już tu chodziłem. Donia, idź spytaj pani przy wejściu, czy youtuberzy bez kolejki mogą wchodzić. Spytaj. Ja idę tutaj. O, Igor, idź spytaj ty. Igor będzie odważny, on jest. Pójdzie. Igor, chodź, żartuj sobie. Poszedłby. Kobieta w ciąży. No. Czyli mało, nie? A youtuberzy mogą bez kolejki? Youtuberzy mogą bez kolejki? Ewka, gdzie siadasz? A gdzie chcesz?
Obojętnie. To ja przyjdę do nich. Dobra. Jak dzieci będzie lepiej. Wszystko jedno. Pracowało się. Dzieci będzie się lepiej pracowało. Mi jest wszystko jedno. Dobrze. Igor mówi, dobra, jedziemy. Mały przegląd dań. Nie no, chyba my wiemy, co chcemy. Czy nie wiemy? Wiemy. Śniadania to nie, bo to nie jest pora na śniadanie. Zupy. Co ja to chciałem? Zupa chyba rybaka chciałem. Rybna ostra na bazie pomidorów. Tutaj są zestawy, jak tak dla ułatwienia. Zupa rybna. No. Debolaj na przykład jest. 300 złotych ryba. 300 złotych? To dużo. Pierś z kurczaka, pierś i tak dalej. Sałatki. O, ja browarka jakiegoś muszę tutaj najpierw sobie wyhaczyć, tylko nie wiem gdzie jest. Mamo? Tak? Ja nie wiem co wybrać, bo ja jestem na ryby. Chcesz ryby? No, ja bym chciała jakąś rybę, bo te są... Tak, ja biorę tą karkówkę z grilla z masłem czosnkowym. Sosem? I zupę chyba wezmę tą rybaka. Ona kosztuje 18 zł ta zupa. Bo ja nie wiem, jaka była ostatnio ta dobra. To była chyba rybaka, co? Czy nie? Czy zupa rybna kaszubska to była? Łagodna zabielana, to była chyba ta. Zupa rybna kaszubska to była. Dobra, to ja już wiem, co chcę. Taka buziutko mięsko, taka nie? I one są takie, takie nieduże, jak rozbiją. Co zamówiłeś? No ja mówiłem, co zamówiłem. Dobre, będzie ty dobre. Ty też zamówiłaś to samo, tylko zupy. Ja nie wiedziałam, że ty masz to, bo ja ci mnie nie słuchałam, skupiłam się nad Igorem, bo on mówi, jak jest u rybaka, to on rybę będzie zamawiał. No i, a musi być filet, a nie wszystkie były filetowane, prawda? Mam nadzieję, że tego Heinekenika pan mi szybciej przyniesie, bo mi się piszce jak... Diabli. Nie będę mówił jak co. Diabli. Jak Diabli. Igor już dorzucił. Jak motyla noga. Igor dostanie rybę, a Dominika dostanie polędwiczki do niej? Nie, grillowaną pierś z kurczaka. A grillowana pierś z kurczaka. Ja mam to samo ze Sławomir, więc pokażemy więc wam. Więc możemy się podzielić. Jak Ewa nie zje, to ja jej zjem, a jak ja nie zjem, co jest bardziej prawdopodobne, to ona. Tak, bardziej prawdopodobne, że Sławek nie zje. Ogólnie Donia też na kanale nazywa się Donia. Okej. Okay. Nie wiem jak to się robi, ale ma tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja mi idzie z takimi talerzami. No, właśnie. Nie musieli być. I po środku lokalu teraz drzewo. No tak, faktycznie. W środku lokalu drzewo jest. Mam kanał na YouTubie i nazywam... Pokażę wam to drzewo wtedy. Tutaj rośnie. Donia się nazywa. Zupę jeszcze? Ktoś zamówił zupę jeszcze? Nie. Ja sprawdzę tą zupkę, podobno jest bardzo dobra. Pan słyszał, jak mówiłaś, że ty będziesz jadła. Ja nie mówiłam, że nie, że będę jadła. Nie mógł słyszeć. Założył bardzo dobra. Spróbuj, bo bardzo dobra jest. Teraz to tuszu, ja już tu sam dzielę. Powiedziałam, że nie wiadomo. No dobra, to teraz spróbuję i... O, jak on robi z tym statywem, nie? No nie ma bada. Co? Bardzo dobra. Bardzo dobra to się powie. Taka śmietankowa. Weź sobie rybkę. No. To jest łosoś. To jest... Weź sobie Adonia, no. To jest łosoś. Igorku, chcesz spróbować? Wyjadają mi zupę. Może następnym razem weź sobie zupkę narobił jakąś. Pyszna jest zupka. Dobra, jest w domu sobie. W domu sobie. Zaraz pan przyjdzie i... No nie wiem, co ja tam sobie tam zjadę. No tak. Bo nie... Bardzo dobra. Wyciśnij sobie tą cytrynkę, trochę. Nie chcę. To jest zupa zabielana, kaszubska chyba, nie? Kaszubska zabielana z koprem, świeżutkim, pachnącym koprem. Chcesz zjeść? O szczegóły jest imponująca. Chcesz zjeść resztę? Nie, po prostu, to ty sobie ją zrobiłeś. Ja czekam na swoje danie. Mam tu już zestaw sylwek.
nie podoba. Bardzo dobre. Ale... Dobra. Przyłapali na mnie. Przyłapali ją. Na czym? Chciała jeszcze łyżkę zupy. A ty spróbujesz tą zupę? Spróbuj, bardzo dobra jest. Ale z rybą, ty lubisz rybę. Cię mnie namawiał. Ale spróbuj. Oburzony. Smakuje? No, mi też smakuje. Ja bym wolał dwa te niż jedno to. Co to jest musztarda? Musztarda. Jest musztarda. Czy to nie mówią? Słuchajcie, widzowie, nigdy nie bierzcie piwa do jedzenia, bo za szybko się najecie. Ja tam nie praktykuję, żeby jeść i piwo pić, bo piwo to jest takie zapychające, że ledwo zjadłem. Może na drugą stronę przejdziemy, co nie? No to dawaj, idziemy. Szybciutko, idziemy. Popełniam przestępstwo, bo idę po pasach z telefonem. Właśnie. Ale ja jestem twoim przewodnikiem, ja cię prowadzę. No właśnie, bo ja mam ciemne okulary i mogę udawać. Tu Donia chciała kupić sobie ostatnio ten, nie? Tak. No. Co kupujesz? Otwierać. Po co? Do piwa. A komu? Mi. Będziesz otwierała piwo? Nie. 50 zł? To daj ten hajs. Nie ma. A ty co tak rozdajesz hajs? Ustawiłam się tak. Ja? Ja. Fajnie. Gorku, a ty co bierzesz? Ja tego nie biorę. Już się rozmyślił. No dobrze. O, a jest tutaj ta sentencja, którą chciałem kupić sobie? Nie wiem, słuchaj. Tutaj nie ma, bo tam była gdzieś. Tak mi się spodobała ta sentencja, którą wam ostatnio nagrałem. Że chyba postanowię sobie kupić. O, tutaj ja jestem. No. Jeszcze jakie ja mam zdanie na taki temat, nie? No dobra. Podobał się albo nie. Nie. Chyba, że za darmo rozdają. To jest do zbierania kurzu dość dobre. Nieprawda, ja to sobie powieszę na ścianę. No dobrze, powieś sobie na ścianie i już. Jezu!
A się tak boi naprawdę? Written down the words to say, it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside, baby. Got it all figured out. Wanna do this right? There's a doubt in my mind, baby. You're the one, and tonight I am going all the way. The way you touch my hair, it all goes away. The things I plan, the things I would say. Now I keep rambling on. To jest mój lód tajski. Raffaello z maliną. Z maliną i z białą czekoladą, a Dunia ma z truskawką. Mam. Jeszcze teraz będzie. Igor, polewę chcesz czekoladową do tego? No. Czy białą czekoladę? Nie, polewę czekoladową. Dobra. Bo ja chciałem ten, bo ja mam takiego, nie? Tu wszyscy masz. Pokazali swoje, a ja nie pokazałem. Nie, Kotusiu, ty masz banan, Nutella, śmietanka i polewa czekoladowa. No właśnie, jeszcze chciałem powiedzieć, że byliśmy w Tajlandii i nam właśnie takie lody zrobili. A weź mi daj spróbować. No weź co, no. Daj jej spróbować. Już go robiłem, to mnie też mogę dać. Spróbuj moje, są z białą czekoladą. Z maliną i z Raffaello. No, tylko polewy inne. To dobre. Też dobre, no. To ci wylatuje. Tyle. Tyle, Ewa mnie już dobiła tymi lodami na koniec. Bo ja myślałem, że one są takie mniejsze trochę, bo my żeśmy z Igorem poszli w cyber... Jak to się mówi? Cybergraj? Cybergeja zagra. Poszliśmy i patrzymy, a tam lody już prawie są gotowe i to taki wielki kup. Nigdy nie jadłem takich, no fakt, że dobre, no ale wiecie, po takim sowitym żarciu jeszcze takie lody. W dodatku sycącym, oczywiście. Wszystko wyszło teraz. Tak jest. Bokiem wyszło. Wszystko bokiem powychodziło. Mamusia tam składa. Nie wiem, co to jest. To ja nie mogę dojść do ładu, jak to się składa. Jakieś dziwne to jest. To jest dziwne, proszę pani. Dziewczyno, to jest dziwne. Teraz będziemy musieli trochę odpocząć po jedzeniu, żeby jakoś dotrwać do rana. Jest która 17, to jeszcze możemy... To jeszcze możemy zgłodnieć, słuchajcie, jeszcze możemy zgłodnieć. Nie ma pewności. Żadnej.